Kamila Pawlak. Huśtawka mleczaków. Wiedziałam, że ja chodzę do dziadka. Ja myślę, że w tamtym czasie nie miałam absolutnie wiedzy żadnej na temat dziadka Piłsudskiego. On był po prostu dziadkiem i w moich oczach, myślę, że po kilku lat, nie od samego początku, ja byłam bardzo samodzielna od wczesnych lat dziecięcych, bo pamiętam na przykład swoje samodzielne podróże do przedszkola. Przez, wydawać by się mogło, ogromny i niekończący się las, który prowadził do tego dworku dziadka. Przychodnia nie była mi tak straszna, jak tam w pobliżu był zasiedlony taki Pekin, dom, w którym mieszkali jacyś ludzie. I sam las i te polany nie były mi tak straszne chyba jak ci ludzie, których ja nie znałam, a oni tam jednak urzędowali. Ja mam wrażenie, że znałam tam wszystkie krzaczory i właśnie te pierwsze takie miłości dziecięce odbywały się w krzakach. Na przykład mówiliśmy sobie, że ja lubię Grześka, a Kasia lubi Janka. I Janek też musiał to powtórzyć za tymi krzakami, że on lubi tą Asię, a Grzesiek lubi mnie. No i te oficjalne deklaracje mimo wszystko miały miejsce za krzakami, żeby nikt inny tego nie wiedział, no bo to była tajemnica między nami. Pamiętam, że na dole, za okrutnymi i dla mnie przerażającymi toaletami, po lewej stronie od wejścia, może to wyglądało inaczej, ale ja mam wrażenie, że to były takie miniaturowe, niekończący się rząd, po prostu setek miniaturowych, malusieńkich kibelków, poustawianych na jakichś swego rodzaju, w naszych czasach, europaletach, ale na jakimś takim drewnianym rusztowaniu, na jakichś schodkach, którymi trzeba było się wdrapać na te kibeleczki. Chciałam być najdoroślejsza, więc wyczekiwałam tej sali na dole. Mam wrażenie, że ta sala na dole była chyba zachowana w takim największej mierze, jak się tylko dało. Pamiętam amfiladę dwuskrzydłowych drzwi wejściowych do sali i też kilkuskrzydłowych drzwi wejściowych na zewnątrz i duży piec kaflowy, który był w tej sali. Swoje pierwsze zęby traciłam na huśtawkach w przedszkolu. Kto dalej skoczy z huśtawki? To nie ja jedyna, to pamiętam, że tak właściwie liczyliśmy się tylko nawzajem i zbieraliśmy te zęby. Kto pierwszy, ten lepszy. Taki mój najpiękniejszy dom z dzieciństwa. Myślę, że też w konfrontacji tego mojego życia dziecinnego, które miało różne jakieś etapy, mniej stabilne niż ten dom dziadka. To jest mój fundament, to jest mój taki dom.